Wrzuć za szafki, a zapomnisz o myszach. Te torebki odstraszają gryzonie na kilometr, dlatego to najlepszy sposób na nie. Myszy nienawidzą zapachu tych produktów. Przygotowanie z nich mieszanki na myszy zajmie ci tylko kilka minut. Dzięki magicznemu woreczkowi nie zobaczysz już więcej gryzoni. Nie musisz wydawać dużo pieniędzy na pułapki i trutki czy odstraszacze. Uszykuj miseczkę. Wsyp do niej dwie łyżki czarnego pieprzu mielonego. Bądź zmiel go sam tak samo jak ja. Następnie uszykuj kilka goździków. Weź moździerz i dokładnie je rozgnieć tłuczkiem. Między innymi dzięki ich zapachowi gryzonie nie wejdą na twój teren. Kiedy rozgnieciesz goździki, wymieszaj je dobrze z pieprzem. Połączenie goździków z pieprzem daje niesamowity efekt. A gryzonie naprawdę nienawidzą tego zapachu. Teraz zabierz woreczek strunowy. Musisz wsypać do niego zawartość miseczki. Przebij w kilku miejscach woreczek szpilką lub wykałaczką, aby mógł uwydatniać się z niego zapach. Jedyne, co wystarczy teraz zrobić, to rozrzucić woreczki z naszą magiczną mieszanką w najbardziej lubianych miejscach przez gryzonie na przykład za szafki i w miejscach przy drzwiach. Już nie będziesz musiał obawiać się tych gryzoni. Paczuszkę z folii aluminiowej spryskaj lakierem do włosów i postaw przy drzwiach. Zapewniam cię, że myszy się do nich nie zbliżą. Jeśli nie wiesz, jak odstraszyć myszy, zaraz poznasz metodę, która jest najlepsza. Myszy mogą pojawić się w każdym domu, zwłaszcza kiedy w pobliżu jest ogród. Wtedy najlepiej uszykować coś, co odstrasza myszy na kilometr. Myszy nie lubią kilku rzeczy. Zrobimy z nich domowy odstraszacz. Uszykuj pieprz kajen. Nasyp niewielką ilość do miseczki. Dodaj trochę goździków. Myszy nienawidzą zapachu tych dwóch przypraw. Skropię olejkiem miętowym. Myszy nie cierpią też właśnie jego zapachu. Rozłóż kawałek folii aluminiowej, przełóż do niej naszą mieszankę. Zawiń w małą paczuszkę. Żeby wydobywał się z niej zapach, Nakłuj folię w kilku miejscach wykałaczką lub nie zawiązuj jej zbyt szczelnie. Myszy, nie wiadomo dlaczego, nie lubią folii aluminiowej. Teraz jeszcze spryskaj wszystko lakierem do włosów. Składniki w lakierze mają zapach, który dość skutecznie odstrasza wiele szkodników. Teraz wystarczy postawić taką paczuszkę przy drzwiach, oknie czy przy szafce z odpadkami spożywczymi. Ta mieszanka doskonale łączy w sobie wiele sposobów odstraszania myszy działa więc ze zmożoną skutecznością. Wymieszaj mydło z popcornem, a już nigdy nie będziesz mieć jednego problemu. To niesamowity trik, który pomoże wielu osobom. Zrób popcorn i przesyp go do miski. Poczekaj, aż ostygnie. Uszykuj zamykany pojemnik, pokróż do niego trochę popcornu. Zabierz najzwyklejsze mydło. Zetrzyj je jak najdrobniej na tarce. Nie musi być go dużo. Dodaj do popcornu. Następnym składnikiem jest proszek do pieczenia. Dodaj dwie łyżki stołowe do naszej mikstury. Zamknij pudełko i mocno nim wstrząśnij, aby wymieszać wszystkie składniki. Nasza mieszanka jest już gotowa. To doskonała trucizna na karaluchy i myszy. Karaluchy i myszy przyciąga zapach popcornu. Przy jedzeniu popcornu zjadają także mydło i proszek do pieczenia. Nie są w stanie strawić tej mieszaniny, ze względu na proszek do pieczenia i mydło. Wystarczy nabrać niewielką ilość i rozprowadzić w miejscach, w których mogą pojawić się karaluchy i myszy. Lubią one takie miejsca jak szafka przy śmieciach, ponieważ tam zawsze szukają jedzenia. Szczególnie korzystaj z tego triku w gorących porach roku. Wtedy pojawia ich się najwięcej. Pozbądź się myszy, to będzie trzymać je z dala od Twojego domu. W ten sposób możesz pozbyć się gryzoni bez stawiania pułapek i szkodliwych trutek. Domowa mieszanka to naturalny środek, odstraszający myszy i szczury. Czy myszy pojawiają się w Twoim domu, piwnicy lub garażu? Nie chcesz więcej ich widzieć? Przygotuj mieszankę, dzięki której pozbędziesz się myszy i szczurów. Do naczynia wsyp dwie łyżki bułki tartej. Dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona jest szkodliwa dla gryzoni. Osłuć mieszankę dwiema łyżkami cukru pudru, wsyp dwie łyżki mąki. Weź pastę do zębów i wyciśnij ją na łyżkę. Tyle dodaj do mieszanki. Zapach pasty do zębów będzie odstraszał gryzonie. Zwłaszcza jeśli jest to zapach miętowy, dodaj łyżkę gipsu szpachlowego. Wlej trzy łyżki octu. Wszystko dobrze wymieszaj. I zagnieć. Mąka, soda i gips sprawią, że jeżeli mysz czy szczur spróbują zjeść tę masę, w najlepszym przypadku będą odczuwać ból brzucha. To je zniechęci do wizyt. Powstanie jednolita masa. Formuj z niej małe kulki, układaj na podstawku. Umieść je wszędzie, gdzie zauważyłeś odchody gryzoni, myszy czy szczurów. Ten naturalny środek odstraszający zostaw też w garażu, na strychu czy w piwnicy. Te małe kulki zapewnią ci dom wolny od myszy i szczurów. Pozbądź się szczurów i myszy za pomocą zwykłej zupki chińskiej. Ten prosty, domowy sposób kosztuje grosze, a jest skuteczny. Jeśli masz problem z myszami wbiegającymi do domu z pola lub szczurami mieszkającymi w twojej piwnicy, ten trik jest dla ciebie. Wystarczy jedna porcja tej mikstury. Do jej przygotowania będzie potrzebna zupka chińska, pokróż ją na drobne kawałki, jej zapach i smak przyciągnie gryzonie. Dodaj sporą ilość cukru. On również przyciąga szkodniki. Będzie to pułapka, ponieważ kolejnym składnikiem jest soda oczyszczona. Dodaj sporą ilość. Jeśli zostanie zjedzona przez szczury, już nigdy więcej nie pojawią się w Twojej piwnicy. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Tak przygotowaną miskę, połóż w korytarzu piwnicy. Skutecznie przyciągnie do siebie gryzonie. Soda w ich brzuchach zacznie produkować gazy, których nie będą w stanie wydalić. Tym sposobem można pozbyć się całego stada. Jeśli masz problemy finansowe, to ten trik jest dla Ciebie. Niezwykle skuteczna mieszanka, która zlikwiduje wszystkie owady w domu. To prosty i tani sposób na dom wolny od owadów. Muchy, muszki, komary i inne owady znikną. Zrobienie jej zajmuje dosłownie chwilę, a efekt działania jest wystarczająco długi. Szczególnie wiosną i latem owady potrafią być naprawdę dokuczliwe. Pokażę ci prosty sposób, jak chronić dom przed tymi wszystkimi insektami. Bez problemu możesz go wypróbować w każdej chwili. Będziesz potrzebował rzeczy, które na pewno są w twoim domu. Weź butelkę, którą masz do spreju oraz kilka ząbków czosku. Ja użyję sześć ząbków obierz je z łupinek. Zrób to w miarę dokładnie, żeby kawałki łupin nie zatkały spryskiwacza w butelce. Obierz wszystkie ząbki czosnku. Kiedy już to zrobisz, włóż je do butelki w całości. Na pewno przejdą przez otwór w butelce. Będziesz teraz potrzebował octu. Odmierz 150 ml. Wlej ocet do butelki z czosnkiem. Intensywny zapach octu połączony z czosnkiem odstraszy wszystkie owady. Dodaj jeszcze do mieszanki 150 ml dowolnego płynu do mycia naczyń. Wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw na jedną dobę, aby czosnek lepiej wymieszał się z octem. Spryskuj miejsca, gdzie najczęściej widujesz owady. Zapach nie jest aż tak intensywny dla nas, ale wystarczająco silny dla owadów. Spryskuj miejsca za sofą, pod łóżkiem, przy zlewie, przy drzwiach i przy oknie. Używaj regularnie i dosłownie wszędzie, a nie będziesz miał much, komarów, mrówek ani innych owadów.